Matka, pilnuj chałupy. Bojowy jeżdżą. Dobre. Wiosna, proszę Państwa. Drugi dzień, a może jeszcze nie tej takiej prawdziwej, ale już widać, że to idzie ku dobremu. No to jedziemy. Dzienny przegląd, czy robota idzie. No, wszystko wskazuje, że pełną parą. Ja już nie pamiętam, jak wygląda nierozkopane miasto. Chodzą plotki, że będą cały Bytom wyburzać i ze wszystkiego zostanie taka tylko makieta. A ja będę siedział w takiej klatce, jak w kapuśniaczku z Kansen, ostatni żywy bytomianin. I ludzie będą mi rzucać orzeszki i chrupki. Ty, dobre. A tak serio, to zostawili front z kamienicy, takie już zawalającej się, resztę zbulili i będzie to wypełnione taką stalowo-szklaną konstrukcją, a za tym jakiś tam mała architektura, coś tam, coś tam. Myślę, że może być podobny efekt do tego, co tutaj zrobiono z resztką browaru. No, według mnie całkiem spoko. Uwierzcie, że żeby się tu dostać, jechałem, no w sumie to z godzinę, pierw 40 minut z Bytomia do Katowic i teraz, no w sumie przecież jestem w Katowicach. Potem jeszcze z centrum 20 minut na właśnie Burowiec, bo jestem w Katowicach, ale no i tu was nie zaskoczę, jeszcze nie tak dawno bym nie był. Ludzie z innych miast albo spoza Górnego Śląska, jak przyjeżdżają do Katowic, które często traktują jako taką nieoficjalną stolicę regionu, no to wybierają się gdzie? Pod spodek, Nospr, muzeum, ewentualnie gdzieś w okolicy rynku. Chociaż rynku, z tym rynkiem w Katowicach to bym nie szalał, ale jest taki... ujdzie. No ewentualnie oczywiście Mariacka, Nikiszowiec. No i często na tym zwiedzanie się kończy, a przecież Katowice to jest ogromne miasto, potężne. Dość powiedzieć, że ze Śródmieścia na takie na przykład Piotrowice autobusem jedzie się prawie godzinę. Dzisiaj jestem na Burowcu. Burowiec oczywiście przez większość swojego istnienia nie był częścią Katowic. Pierw należał do osobnej gminy Dąbrówka Mała, która dzisiaj też jest częścią Katowic. Potem był częścią Szopienic, które dzisiaj też są częścią Katowic, a wcześniej były nawet osobnym miastem. I potem dopiero w 1959 roku to wszystko włączono do Katowic. To była kolonia robotnicza przy Dąbrówce Małej, dlatego dużo tutaj jest takiej architektury klasycznej górnośląskiej architektury przemysłowej z czerwonej cegły, dużo ładnych kamieniczek. Naprawdę jest na czym oko zawiesić. No! Dzięki za larmo. Tu widzicie też już po tej starej zabudowie miejscami zostają tylko ślady. O, tutaj jeszcze jakiś familok fajny. Tutaj z boku widać, że było tego więcej, ale to już było zbulone. To prawdopodobnie też był kiedyś familok, ale już taki obrzucony steropianem. Tu ktoś sobie wybudował dom. No i naszło mnie takie przemyślenie przy okazji tutaj wizyty na Burowcu. Czy to jest dobrze, że te miasta są takie wielkie? Czy to jest coś ogólnie dobrego, że te silne ośrodki miejskie powchłaniały wszystkie te sąsiednie gminy? Bo to jest przypadek nie tylko Katowic, ale wiem dobrze po Bytomiu, że przecież Bytom był w gruncie rzeczy małym miastem i następnie wchłonął wszystkie Karp, Bobrek, Łagiewniki, Miechowice, Stolarzowice. No i te miasta pozamieniały się w takie ogromne, trudne do zarządzania molochy. No i niestety, zwłaszcza na Górnym Śląsku jest tego taki efekt, że totalnie zabiło to tą jakąś tożsamość regionalną. Wcześniej nawet wieś czy jakaś mała miejscowość potrafiła mieć na przykład dwie, trzy różne gwary w obrębie tylko tego jednego miejsca. No tutaj są miejsca jak z filmów Kazimierza Kuca i to nie jest przypadek, bo duża część tych filmów właśnie tutaj w tych okolicach powstawała.
patrzcie, klasyczny taki stary górnośląski familok. Kiedy był nowy, był rudy od pięknej, wypalanej cegły. Teraz już oczywiście przez te wszystkie lata, bo obstawiam, że stoi tu, nie wiem, już pewnie ze 100, może 120 lat, zczerniał, klasycznie pomalowane na zielono okna. No ale widać, że niestety to chyba też w większości już pustostan. No i jak mówiłem, wskutek tego powstały takie wielkie, trudne do zarządzania molochy, gdzie też ta tożsamość tych mieszkańców, którzy wcześniej byli zżyci gdzieś, tak jak tutaj na przykład z Burowcem, czy z Szopienicami, czy z innymi tymi miejscami, gdzieś się tak rozmyła, bo wszystko stało się to Katowicami. Łatwiej, na pewno z plusów jest coś takiego, że łatwiej jest to wszystko skomunikować przede wszystkim, kiedy z miasta i tych gmin sąsiednich robi się jedno wielkie miasto. A często było tak, że to właśnie mieszkańcy tych wiosek czy tych mniejszych miejscowości leżących przy tym mieście często bardzo tam jeździli do pracy, także no pod tym kątem mogło to ułatwić. Ale zaś z drugiej strony łatwiej jest sprzątać mały pokój, łatwiej jest sprzątać małe mieszkanie. Przecież była nawet taka sytuacja przez parę dobrych lat, że dzielnicą Bytomia był Radziąków, który potem się odłączył, no i wyszło mu to tylko na dobre. Nie wiem, czy nie łatwiej byłoby rozdysponowywać wszystkie jakieś fundusze, przeprowadzać rewitalizację i rządzić, gdyby na przykład osobno były tutaj Katowice, osobno był Burowiec, osobno był Rozdzień i inne. To już na ten temat muszą się wypowiedzieć jacyś fachowcy, których na pewno pośród was nie brak, na temat zarządzania ośrodkami miejskimi. No i między innymi na przykład tutaj po tym widać, że mentalnie nadal niekoniecznie jest to część Katowic, przynajmniej nie w każdej materii. Ciekawą taką pamiątką jeszcze po tych czasach, kiedy te wszystkie obecnie dzielnice miast jeszcze nimi nie były, jest to na przykład, że w Bytomiu nadal mówi się przykładowo: jadę z Bytomia na Bobrek, albo przyjechał z Miechowic na Bytom, albo pojechałem z Bytomia na Łagiewniki. Przecież chociaż już od tam 70 czy prawie 70 lat, teoretycznie jest to jedno miasto. Ale ta pamięć tego, że było to miasto Bytom i osobne leżące przy nim miejscowości, jakoś się tak wśród ludzi zachowała do dzisiaj i obstawiam, że podobnie jest tutaj w Katowicach i innych miastach naszego regionu. No i tu zaś jak w całej okolicy przeplatają się budowle PRL-owskie, budowle nowsze i zabudowa stara, historyczna z początku XX wieku, być może niektóre jeszcze z końcówki XIX. Nie ukrywam, to co mi się podoba i interesuje mnie najbardziej. O, to jest miejsce, gdzie niedawno miała miejsce straszna tragedia. Eksplozja gazu, zginęły, z tego co się nie mylę, dwie osoby przy ulicy Bednoża właśnie. Nie wiem, jak się ta historia skończyła, czytałem jakieś wzmianki, że być może było to jakieś rozszerzone samobójstwo. Tutaj jeszcze można zobaczyć na mapach Google, stała ceglana kamienica. No, przy tym wybuchu została tak uszkodzona, że została niestety zbulona. Tutaj widać jeszcze w budynku szkoły, że siła eksplozji spowodowała, iż wypadły z niego okna. Na szczęście tam w środku nie było wtedy żadnych dzieci, także nikt jeszcze postronny przy okazji tej tragedii nie ucierpiał. Tu jest ciekawa sprawa. Piękny, ceglany kościół, niby taki, jakich pełno na Górnym Śląsku, ale jest to kościół ewangelicko-augsburski, co już nie jest takie częste. Gęsto po II wojnie światowej kościoły, czy w zasadzie zbory ewangelickie, były przerabiane na kościoły katolickie. A chociaż Górny Śląsk i Górnoślązacy w, że tak powiem, masie i w większości byli katolikami, to społeczność ewangelicka była tutaj liczna. Spójrzcie, proszę państwa, na architektoniczny potencjał takiego miejsca. Piękne, ceglane kościółki, stare, eleganckie, ceglane kamienice. No tutaj naprawdę w tej okolicy te budowle, no, zapierają dech. To jest coś pięknego. Tutaj można by uwierzyć, że jesteśmy gdzieś, nie wiem, północne Niemcy, może Niderlandy, a to tylko albo aż Górny Śląsk. Tutaj budynki zabytkowego browaru. No, w tym miejscu... bajtle. No, nie do końca wiem, o co tu chodzi, ale temu się chyba bardzo chciało pić piwa. Fajne. Thank you.
ceglana. Zabudowa tego typu to jest top creme de la creme wśród europejskich typów zabudowy. Nawet mi nie mówcie, że wam się to nie podoba. Typ zabudowy ze złotej ery Europy, rozwoju technologicznego, przemysłowego. Coś pięknego. A tu zaś coś trochę w stylu bytomskiego dworca. Modernizm, czyli międzywojnie. No i tu zaś taki kontrast. Po drugiej stronie jeszcze stara zabudowa. Za drzewami jakiś familok majaczy, a tu już nowożytne osiedle. Romantycznym kadrem znad rzeki kończę tą moją krótką wycieczkę. W sumie to jakoś bardzo dużo stąd nie pokazałem, przecież tutaj jest jeszcze pełno fajnych miejsc do pokazania, ale nie jestem vlogerem podróżniczym. W sumie to jestem... nie wiem, kim ja jestem. A tu chyba przygotowania do nowej części ptaków Hitchcocka. Ptaki Hitchcocka, a to są gołębie na Burowcu. A tutaj już komando gotowe do zrzucenia bomb. Lepiej nie stawać pod. No i oczywiście są to już takie ostępy Katowic, że rzut beretem za granicę. Chyba w sumie bliżej stąd do Sosnowca niż do Katowic de facto. Ale tak daleko się na pewno dzisiaj nie zapuszczam.